Witam wszystkich, tu znowu Płynio 7, a to jest dalszy ciąg MacPixela. Tym razem śmiertelnie poważny, ponieważ MacPixel to jest śmiertelnie poważna gra. Okej, przechodzimy z powrotem do poziomu pierwszego. W sumie już podblokowałem wszystkie te zablokowane poziomy. Okazało się, iż kompletnie nie chodziło tu o jakiekolwiek wymogi czasowe, trzeba było po prostu przejść każdy poziom na wszystkie możliwe sposoby, czyli najczęściej to oznaczało zginąć na wszystkie możliwe sposoby. Otóż zeszło mi się z tym trochę, ale w końcu podblokowałem wszystkie poziomy, więc dzisiaj się na to weźmiemy. Rozdział pierwszy, runda specjalna. Nie zdążyłem doczytać. MacPixel, uratuj dzień. Okej. Pierwsza scena to jakiś statek. Chyba jakiś Leonardo DiCaprio i ktoś jeszcze i jakaś kosa albo wędka. Można złowić coś? Można złowić starego człowieka. I Titanic wali w górę dawał. No też dobra. Aha, widzę, że to jest jakaś runda filmowa. Dobra, mamy Luka, mamy jego ojca, mamy Artuditu, który ma w sobie bombę. Bum! Gwiazda śmierci wybuchła, ale to chyba nie powinno być żadne zło, czyż nie? No, czyli MacPixel jest. Ale dobra. Dobra, kompletnie poważnie. Mamy marchewkę. Czy możemy ją dać Alienowi? Ej, Alien, łap. O. MacPixel. Dobra, tym razem co to za film? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Okej. Wybuchowa broda, być może. O, to jest na pewno Terminator. Terminator, mogę cię kopnąć? Tak, mogę cię kopnąć, rozwalić. No i cóż, nie był to chyba nazbyt wytrzymałem okaz Terminatora. Okej. Mamy jakiś salon i pierścionek. Może dasz mi dynamit zamiast za pierścionek? Okej. Nieważne. Cokolwiek by to nie znaczyło. Dobra. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy wziąć wędkę i dać ją Leonardo DiCaprio? MacPixel. Zły z ciebie człowiek. Dobra. Tym razem gwiazda śmierci z powrotem. Czy możemy wziąć miecz świetlny, tak? I podłubać nim Artuditu? Nie. Dobra, to już widzieliśmy. Wracamy do Aliena. Czy możemy kopnąć cię w lawę? O. Nie tak traktuje się kobiety MacPixel, nie tak. Zwłaszcza w filmach. Co my tu możemy zrobić? A, ile się nie mylę, to jest Harry Potter. Dobra, możemy dać może tobie pić? Aha. Okej, to może być Harry Potter, nie jestem pewien. Dobra. Znowu western. Możemy zabrać ci po prostu ten dynamit? Nie. No dobra. Z powrotem na Titanic. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy to kliknąć tak po prostu? MacPixel. Odważny z ciebie człowiek. Dobra, możemy wziąć ten miecz świetlny i dać go jemu? MacPixel! Przepraszam za to pośmiechu, miałem być śmiertelny, poważny dzisiaj. Przepraszam, przecież to jest poważna sprawa. Możemy go kopnąć w tyłek?
Tak, ale on ma nas gdzieś. Okej, okay. Najwidoczniej to podziałało. Runda bonusowa. Przygotujcie się na coś dziwnego. Okej, okay. Nie wiem, czy widzieliście tą rundę, czy nie. W każdym razie nadal nie wiem, jak ją rozwiązać. Właśnie. Okej, okay. Dobra, tego nie było. Dobra, wracamy do czarownic, czarowniców i tym podobnych. Może jak tobie dam teksturę, to ją bekniesz sobie głośno. I drugi raz to jest mikstura bekania. To jest bardzo, bardzo długi bek. I najwidoczniej ocalił on zamek. Nie, to pewnie ma jakiś sens, ale kompletnie nie wiem jaki. Okej, okay, a może jeżeli damy tobie pierścionek zaręczynowy, też nas olejesz. No cóż. No cóż, MacPixel. Kiedyś znajdziesz wybrankę swego życia, ale nie dzisiaj. Dobra, jeżeli po prostu na ciebie kliknę, coś mały ten salon. Okej, dobra, kliknijmy na niego. To też nie podziałało. Dobra, co jeszcze można zrobić? Czy mogę zabrać ci dynamit? Nie. Bum, MacPixel. A czy mogę zabrać ci pistolet? Nie. Przy okazji można pomijać te niektóre scenki, klikając prawy przycisk myszy, co dosyć niedawno odkryłem. W sumie jakbym czytał instrukcję, to pewnie wcześniej bym to odkrył, ale dobra, nieważne. Co jeszcze można zrobić? Można zabrać ci kapelusz? Nie? Będę trochę już przyspieszał, bo żeby nie było zbyt nudne. Mogę tobie zabrać kapelusz? Nie? Mogę tobie zabrać pistolet? Nie? Mogę zabrać ci dynamit? Nie? Mogę zajrzeć ci do kieszeni? Nie? Okej. Wziąłem pierścionek i co teraz mogę z nim zrobić? O, mogę podarować go słońcu, zamienić się w murzyna. Ale to nic nie zmieni. Okej, dobra, mogę kliknąć na słońce. Samo południe. I dynamit zniknął. Ponieważ tak to działa. Ukradł go jakiś, nie wiem, cichociemny czy coś. Okej, 13 prób. Całkiem niezły, ale przy okazji widzicie, wszystkie scenki oceniłem w tej rundzie. Dobra. To byłyby wszystkie rundy rozdziału pierwszego. Teraz przejdźmy do rozdziału drugiego. To by była specjalna runda. Rozdział drugi, specjalna runda. Video Game Room. O, to może być nawet coś zabawnego. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy jakieś Space Invaders, które nas nie lubią. Mamy jakiś krążek, który możemy podnieść. I mamy coś, co nie wiem czym jest, ale możemy to kopnąć. I nic się nie zmieni. MacPixel. Okej, okay, mamy zamek. Dosyć stereotypowy, z czerwonej cegły. Mamy dosyć stereotypowego... nie mogę znaleźć słowa. Mamy żółwia. Cóż, mamy grzyba. Jeżeli damy grzyba, to co się stanie? Zmalejesz. I... Nie jedzcie grzybów. Grzyby są złe. Zwłaszcza te halucynogenne, jak widzieliście. Po nich złe rzeczy się dzieją. Okej.
Co my tu mamy? Nie mam pojęcia, co tu może być. Kim jesteś? Powiedz mi, kim jesteś. A ty? I... a ty? Wow. Coś jakby Pokémony, ale... ale jednak troszkę nie. Wiem, wiem! Przecież Final Fantasy! Jak mogę być taki ślepy? Połączony z Pokémon. Okej. Ta gra jest kłamstwem. On... jej tu nie ma. Ta broń jest kłamstwem. Ten dynamit jest kłamstwem. Ta kobieta jest kłamstwem. Ten poziom jest kłamstwem. A ten poziom bonusowy jest debilizmem. Nie, nie jest debilizmem, przepraszam, to byłby trochę obraźliwe. Powiedzmy, że jest mało logiczny, o tak. Dobra. Klikanie na kotów chyba nic nie dawało. No i dalej nic nie daje. Więc Neon Krowa znowu wybucha. Ponieważ nie byłem wystarczająco zaradczy, aby temu zapobiec. Okej. Okay. Mamy jakiegoś obleśnego doktora, mamy mniej obleśnego trenera Pokemonów, mamy Pokebola. Spróbujmy złapać nim trenera Pokemonów. Gotcha! To wszystko? Przepraszam, naprawdę nie chcę przechodzić tych poziomów tak szybko, ale... ale tak jakoś to było. Okej. Wykończmy go. Możemy go kopnąć w tyłek? Nie. Okej. To był przy okazji Sub-Zero. Okej, oczywiście z Mortal Kombat. A teraz Space Invaders po raz drugi. Czy możemy dać ten krążek któremuś z nich? Space Invader is evolving into nothing. W nicość. Ale to nic nam nie pomogło. Ojej. Dobra. Sub-Zero i nieudany Fatality po raz drugi. Czy możemy kopnąć go od tyłu? Nie. Dobra, to wracamy do Space Invaders. Co jeszcze tu możemy zrobić? Możemy po prostu kopnąć to? I to zadziałało. Okej, okay, okej, okay, nieważne. Dobra, Sub-Zero rozdział trzeci. Czy możemy coś tu zrobić? Fish him. Przepraszam. Chwilę słabości. Ta gra jest tak irytująca. Nie, nie jest irytująca, żartuję. Próbuję jakoś się wytłumaczyć, dlaczego się śmieję. Okej. Okay. Dobra. Dało nam się to przejść jakoś. Jakoś gry... poziomy growe jakieś łatwo są. Więc dobra, teraz idziemy do rozdziału trzeciego. I co my tu mamy kliknąć? To... wow. Ten bilet zawiezie cię donikąd. Animation? Animation. Rozumiecie, taka animacja, tylko że jest boom. Cześć, Homer. Co tam u ciebie? Masz coś pod wycieraczką? Jaka miła wycieraczka. Ta. Kompletnie nie wiem, czy to było jakieś nawiązanie do czegokolwiek. Nie oglądam Simpsonów. A jakiś dziadek z żółtym kotem w ręce jakieś... to nie jest dziadek, to jest... to jest taka małpa. Dam cię świni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Świnia najwidoczniej nie lubi surykatek.
Aha, przynajmniej udało nam się wydostać bombę. Okej, okay, nie mówię co to była za animacja, bo nie muszę. Ty też nie muszę, wszyscy to znają. Ciekawe co jest w tym prezencie. Masz prezent dla ciebie. Nikt się nie domyślał co nastąpi. Okej, okay, a teraz pewien seryjny morderca. Jego asystentka oraz bomba atomowa. Tak, tak, tak. A teraz pewni... pewna niezbyt rozgarnięta rodzina... jaskiniowców. Dobra, czy mogę to wyrzucić przez okno? Tak. To było za łatwe. Może nie powinienem tego tak robić. Okej, okay, co my teraz tutaj mamy? O nie. Czy to jest jakiś scouter? Czy możemy zmierzyć nim jego power level? Nie, możemy mu wsadzić ją, wtedy zamieni się w postać z kompletnie innego anime. A potem wszystko wybuchnie w King Konga. Okej, dobra, co możemy jeszcze zrobić? Czy tą bombę możemy dać Homerowi? Homer, co sądzisz o tej bombie? Fajna bomba. Chyba ją nadmucham. Nie będę się śmiał, bo nie ma z czego. Ta gra nie jest śmieszna, dlatego nie będę się śmiał. Ta gra jest śmiertelnie poważna. Czy mogę dać ją temu w czerwonych gaciach? To wszystko? Mieliśmy po prostu stać się współwinnymi kiepskiego żartu. Dobra, nieważne. Dobra, a co jeżeli wylejemy to na bombę? Tak, właśnie to działa. Okej. Okay. Dało nam się po raz... Dało się po raz kolejny do bonus rundy dojść i ta wygląda jakby... Jakiś kiepski programista C zaczął kombinować z środowiskiem graficznym. Okej. Okay. Kliknijmy cokolwiek, ponieważ efekt i tak będzie pewnie taki sam. Coś się zniszczy. Właśnie. Właśnie. Okej, okay, dobra, tego nie było. To jest teraz ta runda. Już mamy jakąś świątynię? Mamy jakiegoś gościa. Możemy go kopnąć. Ona skały hamuje! Ale to w niczym nie pomoże. Kamehameha nie rozwiązuje problemów bomb. Okej, dobra, co jeszcze możemy zrobić? To możemy gdzieś położyć? Możemy kliknąć to gdzieś? Nie wiem, cokolwiek. Zrób coś, MacPixel, masz jeszcze 7 sekund. To nie zadziała, to już przechodziliśmy przez to. MacPixel. Okej, to jest chyba kolejna runda typu znajdź ukryty piksel, który robi cokolwiek. Dobra, na razie spróbuję znaleźć ten ukryty piksel. Dobra, już to widzieliśmy, MacPixel. Że kliknięcie na którąś część jego stroju spowoduje jakąś inną reakcję? Chyba nie. Dobra, no to szukamy MacPixela, który uratuje tą planszę. Okej, znaleźliśmy. Tak, cokolwiek on nie robi.
Sceny z dzieciństwa. MacPixel. Fatality. Przepraszam. Zapominam się. Powinienem się kontrolować. Nie powinienem się śmiać z głupich żartów. Ale tak czasami po prostu jest. Okej, dobra, no to rozdział czwarty. I co my tutaj mamy? To były te ukryte rundy. MacPixel, nie potrafisz przechodzić. Bomb, sweet bomb. Ciekawe, do czego to może być referencja. Do MacPixela, tak? Okej. Ciekawe, która z tych rzeczy wybuchnie jako pierwsza. Chyba ta runda może trochę nam zająć. Znaczy mi zająć. Wy nie musicie tego oglądać. Aha, i rozumiem, w każdej rundzie wybucha inna bomba. Trzeba się domyśleć, która. Okej, najdoczniej w tej rundzie wybuchła ta bomba. Mamy jedną bombę mniej do znalezienia w innych rundach. Okej, może... Może w tej rundzie wybuchasz ty? Nie. Dobra, może w tej rundzie wybucha ta beczka? Chyba tak. Albo i nie. Kiedy w trzecie chyba będę po prostu próbował po kolei rozbroić tę samą bombę, a w końcu coś się stanie. MacPixel, to było wybuchowe. Nie wzruszyłem się, ponieważ to naprawdę nie było warte śmiechu. MacPixel musi być kreatywny w znajdowaniu kolejnych sposobów na detonowanie bomb w jego domu. Okej, dobra. Jak się okazuje, w żadnych z tych rund nie wybuchła beczka z prochem. Ale dobra, co możemy jeszcze zobaczyć? Może ten duży dynamit po lewo tutaj. Aha. To było tylko ciasto. Z ukrytą niespodzianką w środku. Dobra. A w tej rundzie? Brawo, MacPixel, zjadłeś dynamit. Aczkolwiek nie wiem, czy to należy się brawa, ponieważ w niczym to nie pomogło. Śliczna kokardka, MacPixel, śliczna. Dobra, co teraz z tym zrobisz? Tak po prostu polecisz sobie i uderzysz w sufit. To nie działa. Uciekanie od problemów nie jest rozwiązaniem, MacPixel. No i nie można było tak od razu. Pewnie można było. Ale MacPixel musiał wykazać się swoją pomysłowością. W czymkolwiek. Dobra, co teraz sprawdzamy? Może bombę atomową? To z pewnością pomoże. Okazuje się, że tak. Dobra, w tym domku jakimś ślepym trafem trafię właściwą bombę, to będziemy mieli kolejny durny bonus. Przepraszam, chciałem użyć słowa durny, co najwyżej. Czekajcie, znajduję słowo. Mało mający sens, powiedzmy. Dobra, to teraz będę klikał ten dynamit. Zobaczymy, co się stanie. To jest dynamit, a nie cegła, MacPixel. Cegły masz dookoła siebie.
pewnie po tym wybuchu będzie dużo cegieł w całej okolicy. Więc będziesz mógł się poedukować. Smacznego, MacPixel, smacznego. Okej, jakimś ślepym trafem trafiam ciągle te właściwe bomby. Nie to. Ojej, to już widzieliśmy. To się nie liczyło. Okej, może ta bomba? Nie, okazało się, że to była bomba alkoholowa. I tak uderzyła MacPixelowi do głowy. Okej, dobra, jedziemy dalej. Może tutaj będzie ta bomba? Nie wiem, co to była za nuta, ale mam nadzieję, że ci się podobała. Ja już była twoją ostatnią. Żartuję, MacPixel to zawodowy saper. A prawdziwy zawodowy saper myli się tyle razy, ile tylko chce. Ponieważ jest odporny na bomby, tak jak w tym wypadku. Tam komu obchodzi jakaś instrukcja obsługi? Po prostu wyrwijmy wszystkie kabelki. Tak zapewne zrobiliby Amerykanie. Okej, dobra, może teraz ta torpeda? przepraszam, tego nie było, to się wytnie. Nawet to się wytnie, mam na myśli, totalnie się nie wytnie. Ponieważ czemu miałbym wycinać moje pomyłki? Okej, dobra, może granat? Nie? To nie granat był problemem, a z pewnością wyciąganie zawleczki z granata w niczym nie pomogło. Dobra, może to ten pocisk? Nie? Nie? Dobra, to co jeszcze zostało? Zostało jeszcze chyba ta bomba. Tak, brawa MacPixel. Przeżyłeś w świecie wśród bomb po raz kolejny. Dzień jest ocalony. Okej, to nasze statystyki. Nie udało mi się w żadnej rundzie odkryć wszystkich zakończeń. Dobra. To by było chyba cały tryb fabularny MacPixela. Co by tu jeszcze... Jest coś takiego jak Extras. Wcześniej tam wchodziłem. Ale nie mam pojęcia, co to dokładnie jest. Trzeba zdobyć żółty... Trzeba zdobyć 100% we wszystkich rundach poziomu... Znaczy rozdziału pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Okej, wiecie co to oznacza. Teraz ja sobie podkrywam te wszystkie różne zakończenia, bo zdobywam 100%, a kiedy skończę... to wrócimy z powrotem do MacPixela. Już chyba będzie ostatni film. Ja już w sumie nie wiem, co tu jeszcze pokazywać. Okej, dobra. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. I tu... to był śmiertelnie poważny Punio 7. I... na razie, do usłyszenia.